Cześć wam dzisiaj, ja jest wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Diablo Immortal. W tym przecudnym dniu właśnie się rozpadało i jest już przepaskudny dzień. Obiecałem sobie i poniekąd wam również, że spróbuję robić pozytywne odcinki o Diablo i jeżeli będzie na to zainteresowanie, i taki był plan na dzisiaj, ale ze względu na to, że wszystko co dzieje się wokół Diablo jest raczej negatywne albo bardzo negatywne, to zajmiemy się niektórymi kontrowersjami, które obecnie szaleją. Więc zacznijmy od faktu, że szturmem na Diablo jest opluwane i to ostro na Metacritic. Jak wejdziecie, wczoraj było tragicznie. Ludzie jedni piali z zachwytu, inni się załamywali, że user score spadł do 0,8 punkta w ocenie tej gry. Oczywiście ocena od mediów growych jest wysoka, jest 79 punktów, a od graczy 0,6, czyli bardzo, bardzo, bardzo niska. Na chwilę obecną 0,6, wczoraj jak było 0,8, to było opłakanie, że to jest trzecia najgorsza przez graczy oceniona gra Blizzarda. Drugą najgorszą było oczywiście Warcraft 3 Reforged, a pierwszą któryś WoW coś tam porobili i zepsuli bardzo, 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 bardzo i to ma 0,4, co jest jedną z najgorszych ocenionych gier w ogóle na Metacritic. 0,6 dzisiaj dla Diablo Immortal. Wydaje mi się, że to jest niezasłużona ocena, bo ta gra też nie jest tak zła, ale trzeba mówić o wszystkich aspektach, a nie tak jak media, tylko o tych pozytywnych, bo media milczą na temat najbardziej kontrowersyjnych rzeczy z Diablo związanych, więc z perspektywy mediów gra jest super, gra jest awesome. Tak, tylko oni dostali wersję recenzencką, gdzie się nic nie płaciło i recenzowali swoją przygodę do levelu 50, poniżej właściwie, a tragedia zaczyna się powyżej, o tym dziś będzie więcej. A gracze dla odmiany skupiają się tylko na tym, co jest negatywne i hejcą, głównie ze względu, że podobnie jak we wszystkich innych grach, czy to jest Genshin, czy to jest Ni no Kuni, czy to jest jakakolwiek gierka, może poza Warframe'em. I tutaj też gwiazdka, bo Warframe na przestrzeni lat miał dobre połączenie z graczami i tragiczne połączenie z graczami, więc nie wiem jak jest obecnie i nie chcę się wymądrzać, więc zapomnijmy o Warframe'ie. Połączenie między twórcami a graczami jest zazwyczaj bardzo słabe, bo z jednej strony macie ludzi, którzy chcą stworzyć swoją wizję, swoją grę. W tym wypadku, jeżeli chodzi o Diablo Immortal, to jest raczej wyliczenia matematyczne, co najwięcej zarobi. To nie jest żadna wizja gry, tylko po prostu coś pomiędzy dwójką a trójką. Bardzo fajnie się w to gra, ale wątpię, żeby ktoś miał wizję: o, zrobiłbym takie Diablo i to jest moje dziecko, moje marzenie. Za chwilę się pośmiejemy z Wyatta Chenga. Tylko bardziej jest zapotrzebowanie na rynku na taką grę, dlatego też ona powstaje. Z drugiej strony macie graczy, których są setki tysięcy, miliony może, i każdy ma inną wizję, czym ta gra powinna być. Więc z perspektywy twórców słuchanie graczy jest ciężkie, bo macie setki tysięcy, jak nie miliony ludzi, którzy mają swoją opinię do rzucenia w waszym kierunku. I tutaj przydaje się odpowiedni dział w firmie, który zajmuje się przeczesywaniem takich informacji i wyłapywaniem tych co bardziej sensownych, bo całej tej burzy teraz można było uniknąć, gdyby no, raz, słuchano graczy, a dwa, nie byłaby to gra robiona z myślą o chińskim odbiorcy mobilkowym, a nie reszcie świata tak ogólnie. I muszę powiedzieć na samym początku, że jesteśmy poniekąd sami sobie winni. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Wyatt Cheng prezentował Diablo Immortal na BlizzConie i oczekiwał oklasków, że ludzie się posikają ze szczęścia i radości, że nadchodzi Diablo na mobilki, a było tak cicho, świerszcze. Koleś w czerwonej koszulce, haha, wstał i zapytał, czy to jest przedwczesny żart prima aprilisowy, bo to w ogóle nie jest zabawne. I to był odbiór większości z nas, może poza mediami growymi, które broniły wtedy mobilek strasznie, ale większość osób podeszły do tego, że kurczę, co się dzieje? Chcielibyśmy zobaczyć coś takiego na PC-tach. Zapomnieliśmy o tym, że to na PC-ty wejdzie razem z monetyzacją, co jest częścią dzisiejszego problemu, więc jesteśmy współwinni. Nie tak bardzo jakby ten, ale nasze chcieństwo doprowadziło do tej sytuacji, więc ja. To wszystko są kłamstwa i pomówienia. Wyskoczył Wyatt Cheng ostatnio na Twitterze, linkował artykuły, które jego zdaniem są w całości przekłamane i wszelkie informacje i wyliczenia, ile trzeba farmić, żeby mieć szansę konkurować z najlepszymi, ile hajsu przekłada się na ile miesięcy czy lat farmy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są kłamstwa. Pruł swój zad na lewo, na prawo, rzucając jadem, że ludzie szkalują jego dziecko, bo poczuł się personalnie zaatakowany. Jak sam napisał, wpakował w ten produkt 5 lat swojego życia i poczuł się personalnie zaatakowany. Rozumiem. Problem jest w tym, że zrobił to tego samego dnia albo dzień później nawet, jak Asmongold udowodnił na streamie, że wszystko w tym artykule jest prawdą, bo wpakował absurdalne ilości hajsu, które zdaniem Chenga są nie do wpakowania w Diablo, więc aha. I zrobił to na żywo, więc w momencie, kiedy Wyatt Cheng się pieklił, że to jest nieprawda, że mnie atakują, to Asmongold
rzucał hajsem, i hajsem rzucał, i hajsem rzucał, i tara! Zrobiliśmy to, ludzie, wydaliśmy oszczędności całego życia na mobilkę. I to jest pozwoleniem większości teraz filmików, które możecie zobaczyć. Zresztą pewnie wklejałem tutaj fragmenty, jak wyglądało otwieranie skrzyni za najcięższe hajsy, jak się da. Kontra otworzenie skrzyni bez użycia monetyzacji, gdzie nie wypadło nic, skrzyni właściwie nie było. Więc rozrzut między jednym i drugim jest tłujący w oczy. I to jest to, na czym teraz wszyscy krytykujący się opierają bardzo. Problem jest w tym, że trzeba zadać sobie pytanie, czy to nam jest potrzebne i czy da się grać w Diablo Immortal free to play. Czy to jest gierka, w której można się świetnie bawić, nie wydając na nią pieniędzy? I odpowiedź moim zdaniem jest tak. Ja na razie bawię się przednio. Bawię się bardzo dobrze. Co więcej, wszyscy, z którymi gram, bawią się świetnie. Niektórzy nawet bronią Diablo jak własnego dziecka, no ale z drugiej strony do tematu jeszcze dojdziemy. Więc z mojej perspektywy to jest klasyczne głosuj portfelem. Jestem graczem free to play i jak pierwszą moją myślą było, a złapać sobie tego tamtego skina w Diablo, bo myślałem, że tutaj monetyzacja mocno na skinach będzie się opierała, to chciałbym dodać, że jak tylko zobaczyłem, na czym tak naprawdę opiera się monetyzacja, to stwierdziłem, że nie, nawet tego skina nie kupię ze względu na to, że chcę w tej grze pozostać totalnie free to play, żeby Blizzard nie odniósł złego wrażenia, że ten produkt jest w stanie przynieść pieniądze od tego typu gracza, jakim ja jestem, bo to mnie odrzuca totalnie, ale to jestem ja, więc czy da się grać w Diablo Immortal free to play? Tak, i da się świetnie bawić, ale trzeba powiedzieć, że gra została zaprojektowana tak, by grając w nią płacić. To jest główne założenie Game Loopa w tej grze. To płacenie w trakcie grania jest jednym z elementów, które są częścią składową rozgrywki i możecie tego świadomie nie robić, tak samo jak, nie wiem, grając w shooter możecie nie przeładowywać broni za każdym razem, jak jest okazja, tylko jak wam się wyczerpie magazynek i to jest świadoma decyzja z waszej strony, ale z perspektywy online shooterów nie jest to najmądrzejsze podejście, no bo wystawiacie się troszkę na zagrożenie, bo amunicja może wam się skończyć w najmniej fajnym momencie, a jakbyście przeładowali wcześniej, to moglibyście się postrzelać troszkę dłużej. I dokładnie tak samo jest tutaj. Możecie świadomie zrezygnować z czegoś i bawić się świetnie, ale to, z czego rezygnujecie, jest zaprojektowane jako integralna część gameplayu. Płacenie w tej grze jest jedną z tych nieodzownych rzeczy. To jest wasza decyzja, co nie zmienia faktu, że podejmując tą decyzję, ignorujecie coś, co jest z definicji częścią tej gry. I rozmawiając z ludźmi, odnoszę wrażenie, że wszyscy mają dokładnie to samo spojrzenie na sytuację. Problem jest w tym, że to jest Blizzard, problem jest w tym, że to jest Diablo. Bo kiedy jakaś chińska korporacja robi gierkę, której zadaniem jest wyłudzenie jak największej ilości hajsu od frajerów i naciąga graczy na kasę za tu za skórki, tutaj za power, tu za skórkę, tu za power i za power, no to jest zrozumiałe. Gracie na własną odpowiedzialność. Problem jest w tym, że takie wyłudzanie hajsu Diablo jest z naszej perspektywy akceptowaniem tego przez rynek. Blizzard pokazuje, że to jest nowy status quo i poniekąd, no tak jak mówiłem, częściowo my jesteśmy winni, bo chcieliśmy ten produkt na PC-tach. On był zrobiony z myślą o mobilkach. Więc jakby to było tylko na mobilkach, to można by powiedzieć, że o, mobilkowa gra. Ale weszła na PC-ta. Zresztą podobnie było z Genshinem, kiedy Genshin na PC-cie się pojawił, to ludzie się pruli, że ta toksyczna mobilkowa monetyzacja, która teraz wygląda jak błogosławieństwo w porównaniu do tego, więc och well. Co więcej, jak pomyślicie o Arku, który został totalnie zjechany za bycie pay to win, który teraz wygląda jak ile? Ile musicie wydać? 3000 dolarów? 6000 dolarów, żeby złapać to, co jest potrzebne? Wow, jak tanio w porównaniu do 100 paru tysięcy dolarów z Diablo w pierwszym sezonie, więc jest rozrzut, mają rozmach i to jest właśnie problemem. Kiedy Ark to wprowadzał, krytyka była gigantyczna i ludzie się rzucali do gardeł, że to jest gra z mobilkową monetyzacją. Na PC-tach to jest przełamywanie barier, które nie powinny być przełamane i powinniśmy to oprotestowywać. I to są nieakceptowalne, toksyczne mikrotransakcje. Nie będziemy płacić za pary, wchodzi Diablo. Okej, bierzemy sposowaniem ręki, bo to jest dobra gra. W tym miejscu warto by się było zatrzymać, bo widzę, że niektórzy bronią Diablo jak własnego dziecka, że ta gra nie jest tak toksyczna, nie ma tak agresywnej monetyzacji, jak ludzie mówią i wszyscy ci ludzie są poniżej 50 levelu. Pierwsza dawka jest zawsze za darmo. Celem tego, żeby wstęp był jak najbardziej free to play friendly, jest fakt, że musicie wsiąknąć w grę, związać się z nią emocjonalnie i wtedy łatwiej będzie wam się rozstać z gotówką. Monetyzacja nie jest kierowana do graczy poniżej 50 levelu. Cała ta mechanika jest skonstruowana tak, żeby dusić was w endgame'ie. Przy czym mądrzejsi ludzie ode mnie w temacie próbowali zrobić model, jak wygląda cała ta monetyzacja, żeby zobaczyć, jak bardzo toksyczna lub nie ona jest i nie są w stanie tego przeprowadzić, bo jest tyle elementów składowych i tak mało potwierdzonych przez Blizzard informacji, że wszystko robimy na czuja, że nie są w stanie nawet zbudować przybliżonego modelu, jak działa monetyzacja w Diablo Immortal. Co jest zdumiewające, bo zazwyczaj tak się nie dzieje. Nawet taki głupi Genshin rozgryźli wszystko, nie wiem, w
pierwszy dzień, dwa pierwsze dni, bo wszystko rozpisane już gdzie i jak, i jakie są plus minus procenty szans trafień. A tutaj mija prawie tydzień już od, bo jestem jeden dzień do tyłu, bo pierwszego dnia nie przybiłem się na tyle daleko, żeby móc odebrać nagrodę. Więc mija tydzień i nie mają pojęcia, na jakiej zasadzie to działa, bo to jest ukryte za ukryciem, za ukryciem, za ukryciem, za ukryciem. Tutaj zamiast tak jak w innych grach kupić lootboxa, to kupujecie lootboxa, którego możecie otworzyć dopiero na koniec dunga, żeby ominąć zapisy w prawie przeciwko lootboxom, bo wy tak naprawdę nie płacicie za lootboxa, tylko płacicie za otwarcie lootboxa na koniec dunga. A prawo jest tak skonstruowane, że to się nie obejmuje, więc będą zmiany w prawie. Już teraz w kilku krajach zostało to wzięte na wokandę, bo zauważyli, że w prawie mają lukę, którą Blizzard wykorzystał, więc i chciałbym teraz powiedzieć o jednej rzeczy, z którą miałem prywatnie, personalnie styczność, więc to będzie rzut do Wiza i jego bardzo mętnego i słabego rozeznania w game devie, ale to jest coś, co naprawdę ma miejsce, czyli jedna z wrocławskich firm bardzo mocno inspirująca się chińskimi wielkimi behemotami zarabiającymi ciężki hajs na mobilkach, na grach, na smartfonach oczywiście. Jedną z najlepiej opłacanych i najważniejszych ról przy tworzeniu obecnych gier smartfonowych jest psycholog. Psychiatra właściwie nawet bym powiedział, albo psychopatolog w tym wypadku. To są ludzie, którzy są specjalistami w swoim fachu, a ich fachem jest radzenie sobie z ludźmi, którzy mają problemy i wyszukiwanie słabości tych ludzi. I zamiast pomagać tym ludziom, to oni są zatrudnieni przez taki na przykład Blizzard, i tutaj jest potwierdzone, że Blizzard takich psychologów zatrudnia do takiej roboty, żeby określić, jacy ludzie, jaki typ ludzi jest w jakich momentach i w jaki sposób podatny na to, żeby móc ich wykorzystać w tym momencie finansowo. Czyli mają psychologów, którzy się specjalizują w określeniu targetu, do którego ta gra ma trafiać, czyli młodszy odbiorca albo taki gracz, który ma problemy w życiu. Jaka jest podatność na uzależnienia i w jaki sposób ich doprowadzić do takiego uzależnienia i jak to uzależnienie zmonetyzować. Jakie są słabości, w które można wtopić pazury? W innych grach mogliście zauważyć kuso ubrane panie, to jest jedna z tych często wykorzystywanych słabości, które są rzucane, więc macie fajną postać, ale macie też skórkę, na której widać więcej skórki. I to jest to, na co chcecie wydać hajs. I wiem, tego typu rzeczy. Ograniczone czasowo eventy, rzeczy, które możecie kupić teraz i tylko teraz, bo potem znikają ze sklepu, a trafiają jakoś w waszą mańkę, więc tego jest dużo. I na tym opiera się ta cała manipulacja. I dorośli, dojrzali konsumenci nie są targetem tej gry. W większości tego typu gier to nie są docelowi odbiorcy. Jak rozmawiam tutaj z ludźmi na Discordzie, to w większości wypadku są ludzie, którzy wiedzą, ile mogą wydać, wiedzą, ile mogą sobie pozwolić, mają pracę albo na uczelni jakoś sobie radzą, są już mniej lub bardziej dojrzałymi, ukształtowanymi jednostkami, które z definicji są na to odporne. I nie widzą tego zagrożenia, nie widzą tego problemu, bo ten problem nie w nich celuje. On celuje w osoby znacznie słabsze, a szczególnie w młodszych, w młodych graczy, którzy na to są podatni, bo nie mają jeszcze wyrobionych życiowo mechanizmów, żeby sobie z tym radzić. Co więcej, cała ta gra, celem tego wszystkiego jest wyrobienie w nas odpowiednich odruchów, skojarzeń, zwyczajów. Codziennie się logujemy, lecimy do sklepu odebrać darmową paczkę, więc przez to wchodzenie do sklepu wiemy, co w sklepie gdzie jest i widzimy te wszystkie promocje. Wyrabiając sobie te odruchy, zwyczaje i wprasowując w siebie te skojarzenia, wyrabiamy to również na całe życie, czyli ta podatność na manipulację przez Diablo Immortal to jest coś, co będziemy później nieśli ze sobą już zawsze. Jak na filologii mieliśmy o narkotykach, to jedna z pierwszych rzeczy, o których nam mówiono, to jest fakt, że najłatwiej jest nie spróbować narkotyków, bo jak się spróbuje narkotyki, się od nich uzależni, to bardzo trudno jest z tego wyjść. I najlepszym sposobem, żeby nie mieć tego zagrożenia, jest nigdy ich nie spróbować, więc świadomie po prostu nie sięgacie po tego typu używki. Więc tutaj cudne zagranie, darmowe rzeczy są umieszczone w sklepie, żebyśmy chcąc wziąć to, co za darmo nam się należy, free to play, weszli do sklepu, więc sięgnęli po ten element i zobaczyli, jak to wygląda. Więc z perspektywy humanistycznej, ludzkiej, muszę powiedzieć, że ludzie pracujący, nawet nie dla Blizzarda, tylko dla wszystkich tych firm, żeby właśnie stworzyć model manipulacji najsłabszego odbiorcy, tego najbardziej na to podatnego, to są najgorsi ludzie istniejący na ziemi. To jest po prostu najgorszy rodzaj roboty i co prawda płacą im za to bardzo dużo, ale wyobraźcie sobie, że waszym zadaniem jest wymyślić, jak zgnoić całą część społeczeństwa, całą populację, jakiś tam przedział, wiecie, od tylu do tylu lat. Takie są średnie zarobki rodziców tych ludzi, takie są ich nawyki, żyją w tej części świata, więc taki klimat, to i na bazie tego budujecie model, jak tych ludzi wycyckać najbardziej jak się da. Więc to jest element dialogu, który w wypadku Diablo Immortal nie pojawił się zbyt mocno, aczkolwiek paru ludzi zajmujących się tematem wspominało o tych psychologach, a ja jakby z inside'u wiem, jak to wygląda bardziej, bo to jest coś, co jedna z wrocławskich firm, robiąca mobilki, chciała wprowadzić u siebie. Chcieli zatrudnić, wydaje mi się nawet, że później zatrudnili, specjalistów od ogarniania tego, czyli psychologów, których zadaniem jest nie pomóc pacjentowi,
tylko wymyślić, jak wyciągnąć z niego jak najwięcej hajsu. Wow. Ogólnie wow. I na sam koniec muszę wam powiedzieć, że Catan jest najlepszym, co nam w tej sytuacji mogło się trafić. Serwer, polski serwer, na który trafiliśmy, jest o tyle dobry, że polskie społeczeństwo jest jakie jest, nie jesteśmy najbardziej rozrzutną grupą ludzi na globie. W tej części hemisfery, w tym klimacie jest cała masa innych, którzy wydają znacznie więcej pieniędzy. Co oznacza, że u nas będzie relatywnie normalnie ze względu na to, że jesteśmy biedaki, Polaki, cebulaki. Będzie kilku whaley, którzy zdominują i będzie ich kojarzył każdy na serwerze, bo zdominują, ale cała reszta będzie się próbowała trzymać najbardziej free to play jak się da, ze względu na to, że po prostu tak wygląda przekrój naszego społeczeństwa. Próbujemy być najbardziej free to play jak się da, a odpowiednio ostrzeżeni przeciwko Diablo Immortal stworzymy najbardziej nietoksyczny serwer, jaki jest obecnie z Diablo w ogóle, na Europę przynajmniej. Przy czym warto zauważyć, że mówię o nietoksycznym finansowo, bo czat jest jaki jest. Kto zaglądał na czat, ten wie, o czym ja mówię. Nie wiem, dlaczego czat w tej grze nie jest automatycznie wyciszony i zablokowany. Tak by było lepiej i zdrowiej dla wszystkich, więc tyle, ludzie. Chciałem nagrać pozytywny odcinek, ale to są główne tematy, które na chwilę obecną z Diablo Immortal się dzieją, więc po nie sięgnąłem, żeby być w miarę na czasie. Mam nadzieję, że wam się podobało i obiecuję w przyszłych odcinkach być bardziej pozytywny, bo miałem być pozytywny z tą grą. I nie idzie mi totalnie, nie idzie mi bardzo. Głównie ze względu na to, że są same kontrowersje. Nic pozytywnego nie ma na chwilę obecną. Wszystko jest negatywne, albo skrajnie negatywne, albo ludzie, którzy bronią Diablo, bo nie, nie, proszę nie krzywdzić mojej ukochanej gry. Konstruktywna krytyka to zło. Odejdź, siło nieczysta. Aha, okej, dobra, dobra. Pogadamy po levelu 50. I to tyle, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane. Życzę wam miłego dnia, dobrego jedzenia, świetnych gierek do ogrania. Bawcie się dobrze w Diablo, bawcie się dobrze, darmowo i zdrowo. Miłego do nas i hej! A ja idę się wpakować do łóżka, bo mi zaraz gardło siądzie, bo chyba jednak jestem chory.